Marku Mobileczki, zaczynamy nową trasę. Nową trasę, ja jestem sobie tutaj na załadunku. O, ja jestem sobie na załadunku. Czekam na załadunek do Anglii. Będziemy płynąć z Rotterdamu do Hull. A rozładunek mamy gdzieś koło Manchesteru, nad Manchesterem. No, właśnie niedawno jakieś 30 minut temu przyjechałem i sobie czekam. Załadunek mam w Słupsku, a później jadę się doładować jeszcze. A, szajsa. Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj co mamy? Środę. Środa 17? 17 czy nie 17? 8! 18! Ja, 18 listopad, ty czujecie bazę? 18 listopad. Co tu pojechał? Litwin? Nie, Polak. Zetka. I przyjechałem w sobotę. No to troszeczkę w domu byłem, co nie? Jakby nie patrzeć, kilka dni to było. Co prawda wczoraj miałem wyjeżdżać do Hanoweru, ale ładuneczek padł. Na moje szczęście. No byłem dzień więcej w chacie, w domciu. No, ale generalnie dzisiaj mamy załadunek minus 20 i ogień. Czekamy. Tutaj sobie zaraz, kolego, ruszamy z granicy. Dotankowałem się do pełna. To mnie jakieś kurde żarówki wyskakują. No i sobie pojedziemy. Razem sobie pauzę zrobimy. I... no i jutro będziemy razem jeszcze jechać sobie tam do Holandii. Pauza się zrobiła nawet, kurde, 50 minut, a mieliśmy tylko 30 zrobić. Przez miasteczko sobie przyjeżdżamy między 2 a 30, jak zwykle ształ za ształem, bo tutaj światełka. No i sobie jedziemy. Dopiero mamy 357 km. Zaraz winietę kupimy i but dalej. No, chciałem tylko zameldować, że byłem tutaj na Aralu. Wykupić sobie winietkę. Winietkę wykupiłem. I teraz szybko robię. Ile tu mi pauzy wyszło? Z 15-20 minut sobie zrobię pauzy. I jedziemy. Jedziemy dalej. Zrobię szybko sobie kawkę. Zrobię sobie szybko kanapeczki. I ogień na tłoki. Winieta kosztowała 8 euro. Aż. No, także tak to sobie przedstawia na tą chwilę. Kawa zrobiona. Kanapeczki zrobione. Tutaj mam szejka zrobionego od rana samego. Tak jedzie tutaj sobie z taką stoi, kurde. Dobra. 30 minut pauzy, trójeczka. 2 godziny wyjechane, to jeszcze z 1,5 godziny pojedziemy sobie, zrobimy pauzę. Robi mi się, żeby kawa nie wylała. Git majonez. Czekamy na wjazd na prom. Taki będziemy dzikiem płynąć. Chyba. Kołchoz jest, bo tam niektórzy cofają. Także zobaczymy, co tu się będzie działo. Są dwa statki. Zobaczymy.
tutaj już sobie przyjechaliśmy wszystkie ty. Kogo tam na rentgena, to brali na rentgena, ale nas nie wzięli. Teraz tylko takiego tikieta oddajemy, nie tego. Chyba tego oddajemy tikieta na wyjeździe tutaj na bramkach i wyjazd stąd. Ja mam 250 do Manchesteru. Także na luziku. Tutaj macie te brameczki. Tutaj dajemy te tikietce, otwiera się szlaban i... Idio! Tutaj sobie na razie stanąłem przy krzakach. Duża firma jest tutaj w lewo i będą gotowi. Przyjdą mnie zawołać, ale to nie szkodzi, gdyż ponieważ ja i tak muszę zrobić pauzę. A wiecie co jest najlepsze? Teraz gadałem przez telefon z Dawidem i najlepsze jest to, że na promie zostawiłem swoją kurtkę. Da się? Da się. Trochę się zdenerwowałem, ale całe szczęście to już jest stara kurtka. No ale i tak, kurde, lepiej byłoby ją oddać bezdomnemu niż, kurde, na promie zostawiać. Szajse. Szajse! Niemiec bym powiedział szajse! I w dół lecimy na dół. Fajnie tak, kurde, na ojczyźnie spotkać tak miłych Polaków. Bo tutaj wam powiem, jestem aż zdziwiony. Trochę sobie pospałem, tam przykimałem. I tyle, trzeba jechać. I się trochę jeszcze podjechać. No myślę, że na 4,5 pojadę, już nie będę świrował. 4 godziny, prawie 4:10 miałem wtedy wyjechane. To raczej nie będę świrował, jutro resztę. Szkoda robić 45 i kurde.
naprawdę jechać. Jakby pół godziny więcej przejechać. Szkoda czasu. Na środku dobrze mówisz, dobrze prawisz, jojo. Co to jest kuźwa zamknięte? Aha, dobra, widzę. Środki to to kuźwa. Kiedyś to to mówię, nie, ja to chyba się nie będę nadawał jeździć po Anglii. Ale powiem wam, jak u siebie. Bo coś tutaj widzę, nie chodzę, a nie, jest dobre, elegancko. Jak jest, to elegancko. Presto. Czołem! 5:40 polskiego czasu oczywiście. Wczoraj sobie stanąłem na M6 tutaj przed jedynką, przed M1 na serwisie. Tam sobie zrobiliśmy 9 z kolegą, którego tam ogarowałem. Po drodze jedzie również do Dover. Również mu się kończył czas i również robił 9. Dlatego jedziemy sobie razem. To prawda, u niego maszyna jedzie 9.5 8.5, znaczy się tak jadę 8.5. Ale to i tak nie szkodzi, bo i tak sobie do portu dojedziemy. I tak dojedziemy. Mamy jeszcze 240 i wyjechane 40 minut. I tak to się przedstawia, że dojedziemy sobie na luziku na jakieś 2 godzinki, 2,5. 2,5 godziny dojedziemy. Mam nadzieję, że będzie bez korków tam do Dover, aczkolwiek raczej to nieuniknione, że postoimy sobie tam, znając życie. No, w serwisie byliśmy, zapłaciliśmy. Paliwo nam nie spuścili na pusto, także na luziku wszystko. Wszystko jest jak powinno być. Tak to się przedstawia. Kurde, dzisiaj źle budzik sobie ustawiłem. W telefonie się zmieniła godzina i wczoraj jak ustawiałem budzik, nie zwróciłem na to w ogóle uwagi. Jakiś zajechany kierowca, w ogóle chujnie kierowca. I tego. I kurde, dobrze, że kolega mi tu puknął drzwi delikatnie. I wstałem, kurde, jeszcze mówię, co jest do cholery. Słyszę, że jego samochód chodzi. Mówię, co jest? Przecież 4 dopiero. Otwieram okno, mówi, czy jedziemy, czy nie jedziemy. Ja mówię, jak 4 dopiero? No nie, 5. Patrzę w aucie tutaj na zegarku, no faktycznie. Wydaje mi 5 minut, ogarnąłem się, umyłem co ten i wystartowaliśmy. Wystartowaliśmy praktycznie bez opóźnienia, z tym, że bez kawy, no bo było mówione, że będziemy pić kawę, że wstanie się 4:30, no a ja... A na Sierowski dał ciała, tak zwany chujny kierowca, dziękuję, do usłyszenia. Adas wyprzedza gościu, no bo z taką prędkością jedziemy zawrotną 8.5. Tu się nie ma co dziwić, że chłopaki nas biorą. Ram pam pam, kuźwa.